Mamy przygodę w dzisiejszym dniu. Słoneczko mi świeci. Okej, zergi. No nie, tutaj się nie opłaca jednak Canon Rusha grać, więc mamy zbyt bezpieczną trzecią. Dlatego możemy zagrać sobie spokojnie. Adepty, Wagley Expo. No i Stargate. Dobry Ugi Bugi. Siemanko, siemanko. Blizon? Czyżby Has? Na robotnicę i można spokojnie ekspować. One Gate Expo mamy w planach. Jap, Lucius, strzeczka. Zatem pozdrawiam cię, Hasie. Okej, mój przeciwnik gra szybkiego pula. Nie, jednak nie. Jednak gra 3 hacze przed pulem. Spróbujemy to może pokarać w jakiś sposób. Nie będzie nic specjalnego, po prostu zero z robotnicą. A raczej to ma na celu wybić go z rytmu gry, ponieważ prawdopodobnie ma jakiś build order, który chce tutaj zaprezentować mi, więc wybijając przeciwnika z rytmu mamy bardzo dużo profitów z tego. Ok, to nie jest Canon Rush tym razem. Mówię, na tej mapie jest to dość... Ok, coś pomyślimy. Gdzie mamy najwięcej robotnic? Tutaj mamy jedną. Spróbujemy ją poddrapać. Zrobił bardzo dużo tak naprawdę tych zerglingów, bo ponad 8. Kurczę, nie zobaczyłem ile wydobył gazu. To jest dość kluczowe. Muszę zrobić model shipa, zrobimy 3 adepty. Resonant Glaives również się przyda. No i 3. Gateway dodatkowe. Tak, egzekutorze. Kinala ad ot. Ok, ciągle nie mamy jeszcze supply bloka, zatem jest ok. Sieć psi. Potrzebujemy tego pylona w tym miejscu do obrony naszej kochanej ekspansji. Ok, mamy 2 overlordy. Kusząca propozycja załatwienia 3. Będziemy w stanie to zrobić. Stalkerami i... Okej. Raczej easy.
dorzucimy. Teraz dorzucimy dwa Stargate'y. On dalej ma speedlingi. Znaczy dalej ma slowlingi. Okej. Okay. Revengery. Zatem to jest chyba jakiś all-in. O, to jest nieciekawa sytuacja. O, popełniłem błąd. Niedobrze. Strasznie dużo wojska głupio straciłem. Zapomniałem na śmierć o tym, że... że nie chcemy, żeby nam, żebyśmy stracili jakiekolwiek jednostki. Okej, mamy Dark Shrine'a. Robi mi tak naprawdę nic, więc... coś dobrze to wybroniłem, tak mi się wydaje. To nie był oczywiście jednak all-in. Okej, dużo zerglingów. Zatem... a jednak to nie był all-in. Jednak kolini. Ładnie tak. Kurczę, myślałem, że to jest jakiś push, a to jest jednak kolin. Jak tam idzie? Na razie jest ok. Wydaje mi się, że pierwsza gra poszła całkiem dobrze. Wow, 26 punktów za takiego lamusa. Kto to był? Top master jakiś. Zatem ten push jest dość dobry z tymi adeptami. Ale ty has, wybacz, że teraz chodzi ci o na kasta czy na, czy na pogierkę, że tak powiem. Wow. Ardonek, witam cię. Bolaku, witam cię. Krzymal, siemka. Łukasz 2015, siema. I Zagłoba, siema. Dużo nowych ludzi, fajnie. Okej, PVZ na zamęzniętej świątyni. Tutaj już możemy zagrać sobie w Cannon Rush'a. To jest taka dzika mapa, że trzeba zaskoczyć swojego przeciwnika. A wszystkie zerki grają 15 hatch, więc zaskoczmy ich. Jak na razie mam pozytywne win ratio. Bogiem. O, save screenów nie mam. Załóżmy, że tutaj będzie trzecia. Cannon Rush się dokonuje. Okej, nie ma ekspansji, więc będę się bronił chyba. Thank you.
chyba się wybronię z kanonem. Teraz to sprawdzimy, jeszcze nie miałem takiej sytuacji, więc warto to sprawdzić. Siemanko, siemanko. Na razie nie potrzebuję żadnego. Okej, on do mnie biegnie. Sprawdzimy, ile wydobył gazu. Lempał. Nice hard counter. O, Overlorda stracił. Ja mam gazy? Mam gazy, to jest super. Muszę się iść, ma ciekawą sytuację teraz. I zagramy teraz tego adepta. Wydaje mi się, że będzie w porządku. Jedynie czego muszę się obawiać, to rzecz jasna dropów. Sprawdzimy, czy ma trzecią. Ma speedlingi i ma trzecią. Wydaje mi się, że się opłacało stracić tą robotnicę. Muszę teraz troszeczkę poszanować swój gaz, bo potrzebuję mothershipa, więc jeden adept na razie musi wystarczyć. Zaraz dorzucimy oczywiście kolejnego gateway'a. On musi chyba jednak zagrać tego dropa. Do gateway'a zostało trochę dużo. Ok, na razie nic mnie nie atakuje. Na razie prawdopodobnie robi robotnicę. Więc jest ok. Mam dość dobrą ekonomię już. Nie wiem, czy mam lepszą od niego, ale znaczy, wydaje mi się, że mam lepszą od niego. Upgrade już prawie gotowy. Możemy jechać. Adepty są dość dobre na małej ilości roachy, a bardzo dobre na ekonomię. Nic nadzwyczajnego.
Ja niestety nie mam za dużo jednostek. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Ale zaraz się to może zmienić. Niebiosa chce ju. Okej, dużo rowszy. Potrzebujemy na pewno jeszcze więcej rowszy. Czas na bitwę. Nie wiem dlaczego właśnie nie kontruje tego. Bo się boi, że straci za dużo. Jakieś darmowe walordy by się przydały. O właśnie. Dziękuję. O, drugi darmowy walord. Jakiś jeszcze darmowy queen. Niebiosa czekają. Zrozumiałem. Tak, dziękuję bardzo. O, o! To by mógł być mój timing, bo chciałem do niego wychodzić. No nie, supply block. Moje życie za Ajur. Czas. Próbujemy troszeczkę wykosić mu jeszcze ekonomii. Okay, tutaj może mieć ekspansję. Nie, nie ma ekspansji tutaj. Już nie ma na pewno. No plus jeden na jednostki zasięgowe. Pole atakuje atakować. Pole nad czas na. Więc. Moje życie za Ajur. Nie ma tutaj ekspansji, myślemy 6 zalotów. I czy mi się szarża? O, zrobiła, super. Gram fenomenalnie dobrze. Okay.
Nie ma tutaj ekspansji. On ciągle jest na dwóch bazach. Znaczy na trzech, tak? Więc... ma dużo lurkerów. Ma parę hydr. Potrzebuje na pewno więcej immortali. Zaloty nie są prawidłową kompozycją w tym momencie. Dziękuję za follow. Tym mikro APM-ów. Ok, straciłem wszystkie Feniksy. Kibel, że tracę tyle jednostek. Hej, żyją mi dalej takie jednostki, które są naprawdę ważne. Szkoda mi tych tak naprawdę szczerze. Najbardziej mi szkoda, wiecie czego? Mojej ekonomii, czyli moich robotnic. Ja zawsze lubię swoje robotnice. Znaczy, muszę dowiedzieć się, czemu dalej, czemu brak ekonomii dalej, bo to jest najistotniejsze. O nie! Czy z tej strony przynajmniej. Tutaj ma parę stalkerów, prawdopodobnie będzie mi chciał się wbić do maina. Ciągle nie ma ekonomii. On ciągle jedzie na tych, że tak powiem, dwóch bazach. W sumie jedno już, nie? Bo są, powinny być już wyeksploatowane. Ciekawe, czy przypadkiem nie robi mu talisków. To by było
Dobre dla niego. Wydaje mi się, że mam okrutną przewagę dalej. Mam plus 3. On nie ma. Okej, to jest całe jego wojsko, zatem to jest GG. Rozdzieli mi troszeczkę wojsko, żeby go złapać. To jest GG. Wow. Ale mi dzisiaj fajnie idzie. Paweł Max, siemanko, super kas ze zdem w Call of War. Dziękuję ci bardzo za miłe słówko. My life for Daniel Bugi. Siemanko Gregulisko. Gregulesko. Nie, dlaczego krzyczę zawsze Gregulisko? Aż palpitacja serca, powiem wam. Normalnie masakra. Jak można dla takiego słabego zerga tyle się męczyć? Powiem wam, że ten follow-up jest dość istotny. Jeszcze tylko sprawdzę, co mój przeciwnik zagrał i dlaczego takie efektywne były moje... Co on tutaj ma? Dziękuję za follow. Co to jest? To jest Snoop Dogg. A ten blondie? Bieber? What the fuck? What the hell, przepraszam. Okej, on tutaj bardzo późno zagrał ekspansję i wiemy, że powinienem zdążyć z kanonem. Widzicie? Okej. Tutaj mógł biegać. To był jego błąd. Mógł biegać i kancelować mi tą ekspansję. Okej. Zatem tyle wiemy, żeby jesteśmy w stanie, robiąc Cannon Rush'a, wybronić to na tej mapie. Okej, tutaj robi tą ekspansję. Speedlingi bardzo szybkie. Nie wiadomo więcej. Kiedy postawił Roach Warren? To jest dość istotne. I dlaczego je postawił? Szybka ekspansja. Kiedy postawił Roach Warren? Jeszcze dronuje. Lair. Dlaczego Lair? Wszystko widział, okej. Dobra, nieważne. Chyba speed do roach, tak? W połowie? Tak, w połowie. Zobaczył Twilight Council. Dlaczego gramy Forge Fast Expand na Zerga? Tego już się nie gra. Generalnie z racji, że jest bardzo tragicznie, jeśli chodzi o mid game na Zerga, wyszedłem z założenia, że najlepiej byłoby po prostu karać 15 czy tam 8 czy tam 17 hatchery, którego wszyscy zergowie robią, i kanon rushować ich po prostu i wybijać ich z tego rytmu zergling, roach, revenger, i dlatego gram fast forge expand aktualnie. Celem jest kanon rush, bo 90% zergów gra 15 hatch, a 10% harasuje, znaczy bardzo szybko gra spawning pool, więc dlatego. Co ja tam mówiłem? Aha, kiedy zobaczył chronobustowanego Twilight Hansil, zaczął robić Lair już z planem robienia szybkich roachy, więc kontra powinna być ok. Kontra powinna być ok, chociaż mógł postawić go 30 sekund wcześniej. Zobaczymy, kiedy mu wpadną adepty. Supply bloka jeszcze nie ma żadnego. Dzięki za follow. O, ma supply bloka. Dużego supply bloka miał, ok, czyli to mógł być tak naprawdę mój sukces w tym miejscu. Dał mi przewagę po prostu. Jak wspomniałem, ekonomię mam na dobrym poziomie, 44 do 50. No ale ja mam tych 8 adeptów, tak? 6, 7. Okej.
No i teraz wychodzę do niego, on to powinien widzieć, bo ma dwie ksenagi. To jest w ogóle bardzo fajna opcja, zajmowanie ksenag. A łap z oficjala? O to, ale co z oficjala? Blizon SC. A, follow z oficjala, okej. Mara. Dobra. Na czym to stanęliśmy? Zobaczył te adepty, zrobił 12 roachy. Speed jeszcze nie jest ukończony. I... Okej, ma 47 robotnic. Zobaczymy, ile mu ubiłem robotnic. Chciałbym zabić mu 7. 12, ale nie wiem, czy dało radę tyle. 2, 7, 8. 8 robotnic mu zabiłem. 9. Ale mam trzecią, czyli jestem na takiej samej pozycji jak on. On nie robi robotnic. Jestem na takiej samej ekonomii. I w tym momencie wydaje mi się, że znowu popełni błąd, tak jak z tymi zerglingami. Powinien spokojnie mnie atakować tutaj. Może by mnie nie zabił, tak? Ale zmusiłby mnie do kancelowania przynajmniej tej trzeciej ekspansji. Dlatego są w sumie tak ważne te pylony. To chyba trzeba zaznaczyć. Okej, tu mu morduje Queenki kolejne. Dużo sporów. Okej. Trzecia ekspansja. Ekonomia 61 do 57 na trzech bazach. Szkoda tego jednego Feniksa, mogłem to wymiotować jakoś, ale jestem słaby, więc tego nie zrobiłem. I tyle tak naprawdę. Sam miałem supply bloka teraz, więc... Więc nie mogłem go pokarać jakoś lepiej. Jedynie co tutaj powyciągałem parę chrydy, to było dużo. Okej, czyli tak naprawdę ten push z adeptów jest bardzo mocny. Mój przeciwnik miał supply bloka, więc był za mocny. I po prostu dzięki temu wygrałem. Dobra, to wszystko chyba. Lecimy dalej. Wow, jestem ósmy. Nice. I chyba wyrównałem win ratio. Yeah! Yeah! Bolaku, Dexio, Gromhel, siema! Maruder SC2, siemanko! Miedziany! Siemanko, miedziany, co tam? Okej, okay, PVZ, trzeci mecz dzisiaj, trzeci zerk. Jak wspomniałem we wcześniejszym meczu, to jest nieopłacalne granie tutaj Canon Rusha. Więc nie będziemy go grali. Postaram się zagrać to samo, póki działa. Dość istotne są pylony w trzeciej. To wiemy. Już, żeby wybronić się przed kontrą Roachy, która jest najprawdopodobniej najlepsza na adepty. To jest dość istotne. Nie jest turbo potrzebny gaz, nie trzeba opóźniać, że tak powiem. Nie trzeba mieć 300 APM, żeby zrobić szybciej, szybciej gaz i później robotnicę. To nie jest jakoś specjalnie istotne. PVT jest to istotne, bo robimy Dark Templar dropy. Potrzebujemy dużo gazu. Ok, sprawdzamy. To chyba jest 3 hatch pull. Dokładnie tak, to jest 3 hatch pull, zatem wymusimy u niego 6-8 zerglingów. Okej. Jeszcze jedna robotnica. Przerzucamy chronoboost, jest dość istotna sprawa.
Jakiś ładny pylon. Mam oczywiście supply blocka, ale on jest nie tyle co zamierzony, tak? Co... Ten supply block ma znaczenie takie, że nasz przeciwnik zrobi więcej zerblingów niż powinien. Czyli jeśli nie zrobi 6 zerblingów, to znaczy, że będzie miał kuku. Nie ma tutaj robotnicy, więc słabo. Ciśniemy do maina. Ok, są dwa zerglingi. Jesteśmy ostrzami Ajur. Mamy dwie robotnicy zabite. Trzy. Nice. To był bardzo dobry deal dla mnie. Zapomniałem o Twilight Hand Seal. Ale on w tym momencie prawdopodobnie dorzucił jeszcze z 6 zerglingów, więc będziemy chciał kontrolować dropem. Więc musimy zrobić parę dodatkowych adeptek. Mamy już gaz na... Na Resonative Glaives, więc... Resonative Glaives? Nie wiem, jak to się wymawia w sumie. Zanobustujemy dzika. Mothership szpieguje latające brzydkie overlordy. Na razie jeszcze nie ma supply blocka. Okej, okay, mamy dzika jednego. Patrzę, czy mam czwartą. Trzecią, przepraszam. Okej, okay, tutaj może będziemy skautować jednak. O, supply block, dzikusie, ty jeden. Wiedziałem, że coś miałem przed chwilą postawić. Ajajajaj. Przyspieszenie do ataku jest troszkę opóźnione, więc... To mnie ratuje. Może nie ratuje, nie, ale... Dziękuję za follow. Dobra, lecimy do tego dzika. Szybkie dwa targety. Postaw go, proszę. Już się nie rozenuje do przodu. Mamy sporo, dużo zerblingów. O! O! Nie. Robotnice są dość istotne. Nie tracimy ich. Halo. Dobra, wykorzystamy to troszeczkę. Zrobimy mu supply blocka. A co jest z wami, dziewczyny? Do roboty. Okej, okay, co tam zerk musi robić? Roacha, tak? Więc potrzebujemy Forge'a. Jeszcze tutaj powinien być gdzieś Overlord. Okej, okay, dużo speedlingów, zatem potrzebujemy dużo adeptek. I dość dobry wall. Nie ma nigdzie Overlorda. O! Kijowy wall. Poprawimy go. Zaraz. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Niewystarczająca ilość. Atakuje wroga. Jest i nasza grzeczna queenka.
Teraz powinniśmy dorzucić jakieś. Troszkę za dużo hapeków tracę. O, kolejna. Kolejna stonka. Na razie nigdzie nie wychodzi, więc. Kolejna stonka. Czy on już ma Hydralis Den? To jest dość istotne dla mnie. Tak, już ma Hydralis Den. Okej, nie mam, znaczy mam ogromnego supply bloka. Naprawdę ogromnego. Czas na bitwę. Wypełnij pole nad przestrzenią. Nie. Moje życie zahaju. Potrzebujemy tutaj dużo pylonów. Okej, muszę wrócić z tymi Feniksami, bo... będzie problem zaraz. O, tutaj ma... On nie wyszedł do mnie, what? O nie, to easy. O nie, ty dzikusie, to już za dużo dla ciebie. Jakieś sensowne SimCity by się przydało. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Jeden. O, tutaj nie mam gazu. Nie wydobyłem gazu. Czego te zaloty idą taką krzywą drogą? Może to kanceluje, nie wątpię. Troszkę go zajmę tymi Feniksami. Dużo Hydr plus jeden. Mamy już Oracle, mamy prawie limit. Z tym prawie, to bardzo prawie. Mamy supply bloka. Przydałby się ops. Tutaj mamy limit. Moje życie za Ajur. Dokąd Durkary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście. Jest zabita ekspansja. Nie mam supply bloka, więc... Fire! Moje życie za Ajur. Potrzebuję jednak Fleet Beacon. Greated Spire. Bardzo potrzebuję Fleet Beacon. Zaczniemy Blinka. Thank you.
No, no. Mam limit, więc nie ma co teraz szarżować. Adeptów też nie za bardzo potrzebuję. Feniksy, nie? Ale to nie jest coś, co... Dokąd wyruszamy? Jesteśmy Orin Shisa! Minerałów wyczerpały. Jesteśmy jednością. Minerałów wyczerpały. Bardzo dużo rołczy w ogóle. Bardzo drogi limit, więc jesteśmy dość do przodu, bo potrzebuję tylko sztorma. Możemy wyjść na niego. Te feniksy będą, że tak powiem, na czuwaniu. Kurde, mam trochę za dużo tych. On ma wciąż bardzo dużo lurkerów, więc to nie jest dobre. A ja nie mam obsów. Stracimy tą ekspansję. Źle fokusowałem jednostki. Ojejku, przegrałem. Pierwszy raz się spotkałem z taką kompozycją. Siemanko, molesiki.
Witam, Lord TV1. Ładnie zagrał. Kompozycja generalnie u mnie zessało strasznie. Miałem 8 tempestów. Stalkery nie wiem, czy były dobrym rozwiązaniem. No nic, trudno. Szukamy dalej. O, może ktoś wpadł ciekawy nowy. Konrado 16. No, miałem dużo gazu, owszem, ale powiem ci, że sztorm jest słaby, bo są brodlingi i po prostu strasznie duża inwestycja gazowa, a... Znaczy, powiem, chyba duży problem zrobiłem, znaczy problem, duży błąd popełniłem, bo najlepszą możliwą opcją to był chyba Mothership w tym momencie, bo miałbym Clawka i mógłbym właśnie te sztormy zaaktywować. A u niego ekonomia nie była jakaś super dobra. Okej, okay, protoski barcode, który jest polski. Cieszy mnie, kiedy sens barcodu znika wraz z rozpoczęciem się gry. Oczywiście dalej nie wiem, kto to jest, no ale... Mimo wszystko... Spróbujemy tutaj zagrać One Gate Expo. Kurde, nie popatrzyłem, gdzie są sloty. Ojejku. Dobra, lecimy na crossa. One Gate Expo z jednym chronobustowanym zalotem, bez pylona. Na 23 stawiamy ekspansję. Tfu, szybciej. Gdzieś na 20 chyba. Albo na 18? Chyba na 18. O nie, on to skautuje. Ale dobra, jest ok. Chyba, że będzie chciał Cannon Rusha robić, no to strzelił 10. Gdzie on idzie? Tu się prześliznął. Ok, dalej nie wiem, gdzie on jest. Dobrze. To ten. Szukamy go, szukamy. Chyba jest tutaj. Jest tutaj. Będzie szybki Mothership i szybkie Stalkery. Ok. Czyli bardzo szybki. Jesteśmy ostrzami. Bardzo szybkie potrzebuje 3 gateway'e. Pylon! Nie! Nie! Pylon blok! Jej! O, jest Nexus! On mnie uratuje! Stalkerem tutaj idzie dopiero. Nadchodzi sprawiedliwość. Leci Mothership. Czyżby tutaj z tej strony mnie chciał atakować? Nie wiem jeszcze. Generalnie co się dzieje? W tym momencie mój przeciwnik chce mnie pokarać. Okej, okay, niszczy mi tutaj skałki.
Gdzie jest moja robotnica? Zginęła. Wydaje mi się, że potrzebujemy Stargate'a. O! Potrzebujemy na pewno jednego sentry. Dlaczego sentry? Ponieważ chcę halucynować jednego Feniksa i go skautować. Nie mogę tym. Stracić żadnego Feniksa więcej. Teraz się włączy halucynacja. Teleportacja przebiegła pomyślnie. My będziemy mieli Skytosa. O, supply block, fajnie. Sprawdzimy, czy ma trzecią. A jeśli tak, to w jakim stanie. Ma trzecią. W dobrym stanie. Gra z dwóch Stargate'ów i zaczął Fleet Beacon. Okay, rozchodzi się na to, że muszę go tutaj atakować. Dlaczego mi się zawsze psują podkleje z Feniksami? Generalnie było fajnie, bo uważaj na DT, nie mogę tak myśleć. Od kiedy nie myślę o Dark Templarach, molesiki i wtedy wygrywam PvP. Także nie mogę, nie można uważać na coś. Musisz być pewien czegoś. No, te supply bloki widzicie, tutaj masakra. A jego nie ma, no dobra. Musisz być pewien, na co grasz. Okej, znowu PvP. Ruiny na Edionie.
sama historia generalnie, co na Jadka na Korhalu. Okej, popsuły mi się robotnice. No właśnie, no i to jest problem, bo ja mam minus 20% win ratio na PvP. Rozchodzi się o to, że grając na dobrych graczy, nie mówię, że grasz na słabych, tak? Ale grając na dobrych graczy, są pewne rzeczy, których się nie, po których można poznać, że gra się Dark Templary. Na przykład można się domyśleć, że twój przeciwnik gra Dark Templary, jeśli jest dość agresywny stalkerami. Ale tak nieracjonalnie, że tak powiem. I znowu to samo, więc będzie Oracle ponownie. Ciężko to wytłumaczyć, no ja nie mogę tak grać po prostu, o to się rozchodzi. Bardzo najgorszy pylon, jaki mogłem postawić, szczerze mówiąc. Dlaczego najgorszy? Ponieważ mój przeciwnik będzie grał Oracle, więc... Więc tu jest ból. Przeciwnik ciągle nie ma trzeciej, znaczy ekspansji, więc jestem pewien, że będzie grał Oracle. Ciągle nie ma tej ekspansji. Skałki zniszczone. Tak, zniszczone. Ciągle nie ma ekspansji. Zabij mi robotnicę, nie wiem. Nie wiem, co teraz on gra. O kurka wodna, on ma tu robotnicę. Tak nie może być. Generalnie inwestuję za dużo minerałów na to wszystko. Teraz największe pytanie jest takie, ile ekspansji zagrał, bo to czy zagrał ekspansję jest gwarantowane. Okay.
Teraz musimy zagrać orakla i zadać mu jakieś obrażenia. No i zagrajmy trzecią, bo teraz już mi nic nie powinien zrobić. Panie, tutaj atakuj. Nic więcej nie mam zamiaru harasować. Gra robo, no oczywiście przecież wjechał mi. Tak, jestem bardzo do przodu. Zatem gramy Twilight i robo. Albo nie, zagramy jeszcze dwa Stargate'y. Teraz mi napisze, że dziwnie gram, czy coś takiego. Ubiłem mu 7 robotnic. Tych pilnuje skałek, tych jeszcze nie. Trochę kijowe SimCity sobie zrobiłem, ale dobra. Nie ma ekspansji. Niewystarczająca ilość metalu. Potrzeba więcej wyspanu. Zatem mamy już za dużo. O, zablokowałem się. Wiem, że mam kijowe SimCity. No i tak to jest. Aha, to jakiś stream cheat, tak? Dobra, jak co to streama wyłączyłem, więc nie oszukiwałem, ale nie powinieneś stawiać Stargate, jak zobaczyłeś Oracle już, bo miałem na tą przewagę 3 Feniksów i Scouta. Tak, wiem o tym. Wiesz, bo ja od początku gram presję i w ogóle... jedynym wyjściem, jakie mają, to właśnie DT, dlatego... No to masz rację, jeśli tak narzucasz grę, no to powinieneś się obawiać Dark Templarów. No... jak obie strony masują Feniksy, to małe szanse na DT, bo jak wydasz gaz na DT, to... o mniej Fenków przeciwniki tak często ma kanony w Miller Alignie. No, przeważnie mają, ale... to zależy, jaki etap gry, nie? Zresztą 2-3 kanony nie robią żadnej różnicy, szczerze mówiąc, kiedy ubijesz większość w tych. Tak, ja gram strasznie greedy PvP, to jest standard u mnie. Nie potrafię grać all-inów ani nic takiego, więc gram zawsze greedy. Szkoda, byłeś blisko. Znaczy, czy było blisko? Za dużo robotnic mi zabił na początku. Zwróćcie uwagę tutaj na wykresy. Widzicie?
Tutaj mi za dużo zabił. Owszem, miałem dwie ekspansje. Generalnie zmylił mnie tym. Czy dostawiłbym miał o wiele szybciej więcej jednostek, gdybym nie widział, gdyby nie kancelował inaczej. Zaczął grać ekspansję, więc uznałem, że muszę, że mnie nie będzie atakował, a w sumie nie widziałem jego jednostek, także to było głupie moje zagranie. Powinienem. Właśnie nie miałem tego. Nie miałem zelota skautującego, szczerze mówiąc. No ale tak to jest. W PvP raczej oliny wygrywają. Raczej mają przewagę, ale. Ale ja nie gram olinu, więc nie wygrywam PvP. Jakoś mnie to specjalnie też nie boli. Dxo. Okej, wyrzuciło mnie z gry właśnie w tym momencie. Dalej, dalej Blizzard osom. No ale było w porządku, wydaje mi się, że było jak najbardziej ok. Gdyby. No właśnie, gdyby nie to, że ten. Że mnie zaatakował, to bym prawdopodobnie wygrał już w każdym etapie gry, więc to było jedyne jego rozwiązanie. O, teranie, dzisiaj pierwszy teran. Na terana mam tylko i wyłącznie jeden build, którego poweruję bardzo długo już. Jest to DT Drop. Niektórzy uważają to za olina, to nie jest olin w żadnym wypadku. Dobra, najbardziej gówniany pylon dzisiaj chyba, tak mi się wydaje. Ale spoko, wyrobimy się jakoś. A nie jest taki zły, może będzie gorzej. Po gateway'u ja zawsze scoutuję. No, generalnie jest bardzo dobry ten. Bardzo dobry build order one gate, znaczy one base blink. Także na to trzeba uważać. Spoko, spoko, spoko. Czekam z niecierpliwością na ciebie z powrotem. Okej, na razie standardowo. Normalny, że tak powiem. Gaz. Na 20 gramy Cybernetic Score. Troszkę go tutaj poblokujemy. Ale nie za długo. Ok. Sprawdzimy, czy gra Reapera. A raczej gra. Nie, tutaj jest szybciej. Ok, zaspałem ze wszystkim, więc już jest po moim build orderze, już jest nieaktualny. Nie wiem dlaczego tak zaspałem, lol. Chodzi o to, że gazu nie będę miał. Potrzebujemy zrobić. No, supply block to już inna bajka, nie? To już w ogóle elo. Nie widzę Reapera, więc być może jest dla mnie ratunek. Jest jednak Reaper. Nie wiem, czy jest sens tutaj. Pierworodni przetrwają. Tak, egzekutorze. Dobra, teraz oczywiście boimy się o jakiś blot. Okej, mamy go. Mamy SCV tutaj w ogóle, lol. Dobra, rezygnujemy z Dark Templar Dropa na rzecz.
na rzecz Blinkstalkerów. Ciekawe, mam fajnie, że mam wizję nad jego, nad przejściem tutaj, więc nic do mnie nie idzie. Więc jedynie czego teraz mam się obawiać, to raczej min. Gdzieś za 30 sekund powinny wpadać. Tutaj czekamy na tego Reapera. Powinien być drop z tej strony. Jestem tu w mroku. Już myślałem, że snajpnąłem swoją tą. Okej, on gra same Marinesy. Więc chyba muszę zacząć grać. Tak, dokładnie, zaraz będzie drop gdzieś tutaj. Muszę zacząć grać już Kolosusy. Ja gram Kolosusy czasu do czasu. Nie jest to najlepsza. Okej, chyba tutaj muszę wiedzieć, co tutaj leci. Nie ma żadnego dropu? Hello? Jeszcze do mnie nie wyszedł. Nie, nie wysnajpujesz mi tego obsa. Skoro nie ma dropu, potrzebujemy więcej teraz jednostek. Mamy Blinka, więc możemy spróbować wysnajpować Medivaca lecącego. Zakładam, że będzie od tej strony leciał. Tutaj mam Mothershipa, więc się dostawimy. O nie! Decyzja. Jemu się już skończy boost zaraz. Jesteśmy dość do przodu, jeśli chodzi o wojsko. Gra ciągle Marines. Uwielbiam to. Moja ulubiona zagrywka. Mam bardzo późnego trzeciego koma centera, więc jest coś dobrze. Mothership tutaj broni. O, tutaj panie broni. Ma tutaj wojsko, ma już shieldę, steampacka już widzieliśmy, więc też ma. Co za teran, lol. Dobra, ma marodery i miny. Zatem tą pozycją trafiłem perfekcyjnie. Co ja zrobiłem? Lot! What? Czy jest tutaj mina? Nie, nie ma. Dobra, nic nie szkodzi. Znaczy, no wiadomo, fajnie by było zniszczyć jednak te wszystkie miny, zanim one zniszczyły mi ekonomię. Ale nie jest źle, naprawdę. Mam o wiele lepsze wojsko. Jest! Udało mu się.
naprawdę dużo mi zabił tych robotnic. Niedobrze. Ojejku, supply block. Trochę stracił tych jednostek. Okej. Tego medivaka trzeba zabić. Tutaj tak naprawdę jest dobra pozycja do bitwy dla mnie. Już trochę gorsza. Jakiś obserwer. Jestem tu w mroku. Musisz przyznać dodatkowy wyrobek. Pajlony jak ja wojska nie mam. Naprawdę to nie mam żadnego obserwera? Jak MC. MC zawsze dobrze grał Force Fieldy. Mam jeszcze z 6. Szczypta mikro. GG. Jej, kolosy. Masakracja, nie? Darlich, hello. What's up, man? Easy rasa. O, Grandmaster, ale fajnie. Lukasz J, siemanko. RJSTRCJ9, siema. Scream, siemanko. Wajwe. Wyvern.pl, sorry, żebym przekręcił. K
Kwazimisz, miło mi cię widzieć, Kwazimirzu, jak tam zdrówka. Jestem tak rozgotowany już. Cały się spociłem od tego PVT. Kolejny PVT, ruiny na Edniomie. Oczywiście tutaj znowu spróbujemy. Czy tutaj Reaper może przeskoczyć? Nie, nie może. Mam taką nadzieję. Spróbujemy zrobić ekspansję bez gazu. Chciałem wiedzieć, czy gra proxy, czy nie. Ja strasznie się obawiam o proxy, bo to jest easy win, jak wy skautujecie. Znaczy, może inaczej, mała inwestycja, duży profit, tak? Ja uwielbiam to stwierdzenie. Bo jedyne, czego się obawiamy, to Reapera, co nie? No bo... ze wszystkim sobie innym damy radę. Gaz chyba normalnie wydobył. Musiałem zająć gaz, gdyż bardzo mi będzie boleć brak jego. Aha, supply block. Jest! A ten zelot śpi! Jest druga minuta. Nie ma Reapera, to jest istotne. Będziemy grali oczywiście Stargate'a zaraz. Czy chciałbym. Ale niestety nie, bo nie mam gazu. Dlaczego Stargate? Ponieważ Stargate bardzo dobrze sobie radzi z dropami, które mogą mnie naprawdę zniszczyć. A poza tym będziemy mogli grać Oracle. Widzicie, bardzo późny Warpgate Research. Ale to tylko dlatego, że miałem dwie robotnice do gazu. Następnym razem muszę grać trzy. I to już wiemy. I niszczy tych skałek to jest chyba najważniejsze w tej chwili. Jeszcze nie robię Warpgate Research. Także może być ciekawie, co najmniej. Na razie jest cisza, makro gra. Walczymy z supply blokami i nic więcej. Ok, idą, idzie piechota. Dość dużo, więc możemy nie tyle co się poddać, co... jest i drop. Ok. Skałki już, więc to może być największy problem. A jednak nie.
bardzo niedobrze. Tutaj mam parę robotnic. Ja, jejku, ile ja mam mineralsów. Tragicznie to zagrałem. Ma trzecią, nie ma jeszcze trzeciej, ale z pewnością nad nią pracuje. Nie, on dopiero zaczął. Wow! Nie jest tak źle, jak sądziłem. Na kogo ja gram w ogóle w tej Europie? Przepraszam bardzo. Chyba, że na trzecią poleciał teraz. Zobaczymy, ile wydobywa minerałów. Nic nie wydobył jeszcze. Pierwsze muły zrzucone. Jestem w super pozycji. Cyklon, okej. Podskoczymy, że tak powiem. Troszkę SimCity jest nieudane. Chyba niszczy mi skałki. Dlaczego ja jeszcze Forge nie zacząłem robić? To jest pytanie. Wiem, która to robotnica robi, ale nie będę jej przerywać. Liberatory. Musisz przyzwać dodatkowy. Nasz pylon jest atakowany. Dobra, ja to wybronię. Ale tego już nie, dobra. Wykorzystaj moją umiejętność. Jestem tu w bloku. Trochę cisza, bo się.
No. Chyba żart. Mój przeciwnik, kurde, rozbił mnie troszeczkę. O, 800 nadwyżek. Mam dużo wojska. Wszędzie. No ma marinesy tylko. Chyba tutaj będę potrzebował wojska. Czy może nie wojsko, co? Jesteśmy jednością. No. Tu jest liberator ciągle. Ha! O! Zaskoczenie, not. Kajtos, lamusie. Może być nieciekawie, więc dorzucę 3 centry. Serio, on nic nie ma. Jestem. Twoje wrogniki są atakowane. On naprawdę decyduje się na niszczenie Pyronu? Okej, okay, w końcu się decydował na coś porządnego. Okej. Jeszcze nic nie przegrałem. Teraz powinien mnie dropować, bo ja chcę go zabić. Bo nie wiem, co on ma za kompozycję. Ja nie mam obsłów. Oczywiście, tak jak wspomniałem. Ojejku, miałem kancelować. Naprawdę nic nie ma? Nie wierzę w to. O nie, no to teraz to wszystko jest. Strzelające pylony! Jeszcze jeden. Dziękuję.
nie był dobry pomysł. O, to był jeszcze lepszy. Nie ma minerału! No musiał dropować, bo widział, że nie da rady wygrać. Nie, nie sądzę, żebym ja był dobry. To jest ostatnia rzecz, jaką bym pomyślał. Witam, jak idzie? Hej, dobrze. No, można powiedzieć, że dobrze. Zatem to będzie chyba ostatni mecz za chwilkę. Będzie ostatni mecz. Bawcie się dobrze na samych stalkach? Tak, generalnie na samych stalkach. Nie grają maruderów, generalnie, znaczy grają, tak, ale no nie wiem, no ja wychodzę z założenia, że stalki są najlepsze na wszystko, więc... To jest akurat w porzo. Lubię stalkery, są za mobilne. Imba. Dobra, zatem ostatnie PBZ na dzisiaj. Wierzę w zmierzchu, więc tutaj nie będziemy kanon rushować. Ktoś się może zapytać, dlaczego ostatni mecz? Przecież jest tyle jeszcze dnia i w ogóle. Otóż nie mam światła w domu, więc... Dlatego, nie widać mnie na kamerce. Ja mu dam good luck, have fun. Cholerny maner zerk. Zobaczymy, jaki będzie maner, jak dostanie. O, zagramy Immortal Olina. Tak jest, a co? No tak, no do widzenia. A takiego lotwowego z szarżą na zalotach. Zatem generalnie będzie wyglądać tak, że dostawię bardzo szybko robo, możliwie jak najszybciej, czyli pierwsze 100 gazu, inwestycja w robo. Może inaczej, zagramy Mothershipa, tak? Ale jeśli zagra 3 hacze przed pulem, wtedy zagramy od razu robo. Więc easy, jest jedna hacz. Drugiego mu nie pozwolimy postawić. Przynajmniej na razie. Minąłem się z tą tempą robotnicą. Okej, nie widziałem gazów, gra 3 ekspansje, więc w sumie mogę być tutaj skautować ciągle co gra. Bezrobotna robotnica, nie lubimy takich. Zatem grasz 3 hacze. Więc wydaje mi się, że mogę bez Mothershipa grać. Przynajmniej na razie. Będziemy chronobustować Stalkera. W razie ewentualnych dropów musimy zabić Overlorda. Ustaw sobie pusty folder albo paint i białe tło, będziesz miał światło. Tak, też tak myślę. Nie mam drugiego monitora, panie kolego. Ale pomysł na propsie. Zagramy 3. Robo tylko.
przeciw właśnie stracił cały scout. Oczekujemy. Mikro. Chyba żarty. Pierworodni przetrwają. Jest i slow overlord. I teraz dorzucamy Twilight Council. Trzy robotnice, nie więcej. Powinien to widzieć, więc nie będę jakiś specjalnie rozczulał się nad tymi dropami. Okej, Roach Warren. I Evo Chamber. W sumie dość duże wrażenie zadałem. Wręcz ogromne. Dokąd wyruszamy? Wypełniam wolę Kieranki. Jesteśmy jednością. Moje życie za Ajur. Moje życie. Kiedyś trzeba dorzucić jeszcze gateway'a. Ale ma daleko creep, podoba mi się to. Powinny być trzy immortale. O, hydry. Nice. Easy. Chodź jak maseł. GG. Dobra, dziękuję za dzisiaj. Wyszło idealnie. Zatem trzymajcie się ciepło, zapraszam na YouTube, na follow.